Zawsze chciałem, żeby w Rawie była taka grupa muzykantów, którzy będą się razem integrować, spotykać się, grać razem, spotykać się na próbach, pomagać sobie, żeby ich łączyła wspólna taka pasja do muzyki, do folkloru, a przy tym, żeby byli jak jedna wielka rodzina. Po tym naszym takim pierwszym okresie kolędowania otworzyłem kolejną grupę naboru, aby po prostu powiększyła się ta nasza grupa Mojej Armii Janosika. No i zgłosiło się kolejne 25 osób, więc w kolejnym roku, już w 2016 na Pasterce wystąpiło nas 50 osób. Na tą chwilę jest nas prawie setka osób. W wieku od 5 do 66 lat. Najmłodszą mamy Zuzię, która uczy się na skrzypcach grać od kwietnia 2017, czyli tego roku. W tym roku już zagra z nami. Najbardziej lubię Wschód nocnej ciszy. Najstarszy jest pan Rysiu, taka ikona rawieńskiego folkloru. Pan Rysiu ma 66 lat. Ja pana Rysia nie uczyłem, bo to można powiedzieć trochę na odwrót było. To wszystko to jest zasługa Damiana, to on, ja po prostu go podziwiam. On to wszystko robi, że te dzieci grają. Ja się nieraz zastanawiam, jak te dzieci grają, bo ja mając tyle lat co te dzieci, to nie grałem, grałem na grzebieniu. A potem organki, a Damian to wszystko robi, że te dzieci grają już. Gotowi? 3 i... W Małej Armii Janosika mamy przede wszystkim dzieci i młodzież, ale mamy też właśnie dorosłych. Są takie osoby, które dopiero zaczęły się w tym roku uczyć na skrzypcach czy na basach. Mamy pana Mariana, który ma 57 lat i właśnie w tym wieku sięgnął po instrument i chce spełniać swoje marzenia. Drugą osobą to jest pan Paweł, który ma 47 lat i też wziął basy do ręki i się realizuje. Mamy taką trójeczkę, gdzie jest córka, gdzie jest wnuczka i gdzie jest dziadek. Bardzo chciałam, żeby moja córka grała na skrzypcach, bo się mi skrzypce podobały. Damian jest moim kolegą ze szkoły i poprosiłam go, żebym zaczął uczyć gry na skrzypcach. No, on był bardzo chętny, umówiliśmy się na pierwszą lekcję, zakupił jej skrzypce. No, lecz sama nie chciała grać, to mu powiedział, żebym sobie tak samo zakupiła skrzypce i próbowała z nią grać. Także zagrałyśmy obie, tacie się bardzo spodobało, tylko Damian chciał, żeby ktoś grał trzeci na basach. No to tatuś sobie kupił basy i gramy w trzyosobowym składzie. Córka namówiła, no i... Na początku to było trudne, no ale pomalućku, no i tak zachęciły mnie. Z mamą i dziadkiem jest bardzo fajnie. Dzieci uczę w takich małych podgrupach, gdzie mogę nad każdym zapanować. W każdą środę wieczorem mamy próby całościowe, gdzie spotykamy się wszyscy, no i całościowo próbujemy cały repertuar, który przygotowujemy na najbliższe występy. Lubię Małą Armię Janosika, dlatego że gramy fajne utwory, mam fajnych kolegów i koleżanki, mogę z nimi pograć, pośpiewać. Czasami możemy się pobawić i lubię Damiana. Uczę się grać na basach 2 lata. Na początku nie chciałam w ogóle grać na skrzypcach. Moja siostra zaczęła tutaj chodzić, spodobało jej się i pokazała mi w domu, jak się gra. No i mi się też spodobało i zapisałam się tutaj, przyszłam na parę pierwszych lekcji. Damian okazał się bardzo fajnym nauczycielem, przyjemnie się z nim grało. Szybko załapałam, no i bardzo mi się spodobało granie po góralsku, bo to taka jest moja rodzinna kultura. Poza kolędami gramy przede wszystkim folklor podhalański, muzykę folkową. Również gramy muzykę z pogranicza tutaj Karpat, Łuku Karpat, słowacką. No i jakieś takie swoje własne eksperymenty kombinujemy, żeby było ciekawie. Z okazji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 zrealizowaliśmy klip pod tytułem Siła jest w jedności. W tym klipie uczciliśmy pamięć Jana Pawła II. Uważamy, że to jest taki patron górali, któremu zawsze się podobała muzyka góralska. Tego lata, 2017, realizowaliśmy teledysk pod tytułem Modlę się o miłość. Do tego projektu zaprosiłem Cezarego Żaka i Katarzynę Żak. Cezary Żak wcielił się w rolę księdza, a Katarzyna Żak była taką górolecką. Do tego projektu Modlę się o miłość zaprosiliśmy również Megica Trio, które piększyło cały pomysł swoją taką stylistyką, swoim stylem.
no i takim klimatem sielankowym. Ludziom spodobał się ten klimat, ten nasz styl taki. Najważniejszy w tym naszym projekcie to jest ta autentyczność, nie? Te dzieci, ta młodzież, oni są w 100% autentyczni. Nic ich nie dzieli. Jest przyjaźń do instrumentu i między nimi. Przyjeżdżamy do Raby ponad rok, mamy dużo kolegów i koleżanek i strasznie fajnego nauczyciela. Pochodzimy z Górnej Bańskiej, jest to dla nas dość kawałek, bo prawie 40 kilometrów. Moje dzieci strasznie chciały się uczyć grać. Generalnie w tamtym czasie ciężko było znaleźć kogoś na miejscu, kto by im to umożliwił. I tak całkiem z przypadku znaleźliśmy Damiana, który okazał się fenomenalną osobą. Tak garnie dzieci do tego, że im się po prostu chce. I nie trzeba do tego zmuszać. I oni to lubią i to robią. Dzieci mogą się wspaniale rozwijać, uczą się solidarności, pomagania sobie na występach. Pasja tego młodego człowieka, Damiana, no po prostu nie pozwala rezygnować z tej wspólnej tutaj naszej przygody. Damian, zawsze bije mu brawo, bo te dzieci słuchają go i idą za nim jak za pasterzem te owce. Ta armia to musi być jakaś siła, jakaś moc, no i taka moc jest.